Jest, jest, jest. Mam to. Mam to. Podczyściłem. Podczyściłem i okazuje się, że jest to moneta krzyżacka. Zobaczcie to z bliska. Jest. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witam Was na dzisiejszych poszukiwaniach z wykrywaczem metali. Jest już dobrze, pierwsze sygnały są konkretne, natomiast jeden z nich to moneta. Moneta szelong z okresu panowania zakonu krzyżackiego. Także jest ciekawe miejsce i na pewno też będą inne ciekawe znajdki. Po wstępnym oczyszczeniu tego srebrnego krążka ujawniła mi się tarcza wielkiego mistrza. Spójrzcie, jak to pięknie te sreberko się prezentuje. Szelong krzyżacki. To jest niesamowite uczucie. Szelong krzyżacki. Rewers monety jest mniej czytelny. Stempel słabo dobity. Natomiast widać też charakterystyczną tarczę z orłem w tle. Natomiast intrygujące są te dziurki. Zobaczcie, po co ktoś wybił dziurki w srebrnej monecie? Nie mam pojęcia. Natomiast na pewno stało się to w ówczesnych czasach, kiedy ta moneta była w obiegu. Miejsce dzisiejszych poszukiwań to łąka, która przyległa jest do miasta, z dużym rozlewiskiem, które dzisiaj już nie istnieje. A tuż obok tego szelonga krzyżackiego leżał taki oto element, ni to eska, jakaś ozdoba, ciężko powiedzieć od czego, no ale na pewno nie jest związana z tym okresem zakonu krzyżackiego, tylko to jest bardziej XIX-wieczna jakaś ozdoba, jakiś element, który służył prawdopodobnie do ozdobienia jakiejś całości czegoś. A tymczasem trzeba przeczekać, aż przejdzie deszczowy front, no i przy okazji troszkę się ogrzać. Tymczasem przestał padać deszcz. No i wyszedłem na łąkę. Pierwszy sygnał i taka oto nabijka. Wykonana z mosiądzu, niewielkiej średnicy, była przytwierdzona do czegoś i zdobiła jakiś pas albo szatę. Zaczepił mnie kolejny sygnał. Podkopałem i z tą grudą ziemi wyciągnąłem jakiś krążek. Zaraz podejmę próbę oczyszczenia go i zobaczymy, co to jest. Wy już pewnie też to widzicie. Po oczyszczeniu okazało się, że jest to jeden grosz wykonany z aluminium. Niestety rewers tego grosza jest w paskudnym stanie, zupełnie nieczytelny. Ła! Zobaczcie, co znalazłem. Myślałem, że to jakaś odznaka. Piękna, piękna rzecz. Piękna rzecz. Musicie na to spojrzeć. Nieoczyszczona jeszcze. Na pewno jest to mosiężna jakaś aplikacja, ale zaraz zobaczymy dokładnie. Przyjrzyjmy się temu, co to jest. Zobaczcie to razem ze mną. Pięknie to wygląda. Niesamowicie piękna ozdoba. Do czego z kolei to było przytwierdzone, nie wiem, ale robi niesamowite wrażenie. Niesamowite, piękne, piękne, przedwojenne, XIX lub XX-wieczna, wieczna ozdoba. Jęzor mi się plącze, ale jest podstawa, bo są duże emocje. Niesamowite, niesamowite. O, wezmę to tak na tle, żebyście mogli to ładniej na to spojrzeć. Na tle nieba oczywiście. Ewelinka dzwoni. Stęskniła się pewnie. No, siemka. Co tam? Nic, no co. Jest fajnie. Zimno, ale fajnie. Dupę mi trochę zmoczyło. Ale
jest kilka ciekawych znajdek, także to jakby to wszystko wyrównuje, że tak powiem. A co tam chodź u was? Pokaż. O Boże, kto tam? W piżamie jeszcze. Hania, znalazłem coś, co pozwoli ci dzisiaj uruchomić ten twój miecz krzyżacki. Słyszysz? No, także przyjadę, to ci pokażę i opowiem trochę moją znajdkę powiązaną z twoim krzyżackim mieczem. A to pokaż. No teraz, pokaż, teraz nie mogę, bo trzymam telefon i kamerę. Jest to na pewno moneta krzyżacka. Pamiętasz? Pokazywałem ci kiedyś. Jak wrócisz, to pokażesz. Jakieś z niedowierzaniem. Ale no zobaczysz, jak wrócę, to pokażę. Hania! O którym planujesz wrócić? Jeszcze z pół godzinki będę wracał. Hania! Dobrze. Hania! Co porabiasz? Ściemnia. Ty grałeś na telefonie. A dlatego ta kamina skwaszona. Co cię nie obchodzi? Udam, że nie słyszę tego. Udam, że nie słyszę. Nie obchodzi mnie. Idę ją ubrać. A co cię obchodzi? Powiedz nam. Granie. Nie. A co? Obchodzi mnie coś innego. Coś innego. No ale to powiedz nam, co cię obchodzi. Pokaż ją, niech powie nam. Powiedz, co cię obchodzi. Obchodzi mnie. Nie. Nie wie. A, nie wie. No to bawcie się, to na razie, do później. No, papa. Ja tu tak się cieszę ze znalezionej monety z tego szolonga krzyżackiego. Hania mówi, że ją to nie obchodzi. No ale taka moja rola, żeby po powrocie wytłumaczyć jej, co to za moneta, do czego służyła i w jakim okresie była wybijana. A tutaj z tej kępki ziemi wyłonił się czysty guziczek. Zobaczcie, jak się prezentuje prosto po wyjęciu z ziemi. Wykrywacz pewnie zasygnalizował dźwiękiem, że coś jest z ziemi pod sepką. Był to głęboki sygnał, a wyskoczyła z ziemi taka oto ozdóbka, fragment czegoś. Widać, że ma jakieś tutaj przyzdobienia, ale do końca nie wiem, co to może być. Zobaczcie. Zobaczcie, co leżało tyle lat w ziemi, czekało, aż ja tu wykopię. Guziczek, który ma na sobie numer 2, czyli pewnie jakiś drugi pułk, druga kompania. Guzik na pewno wojskowy, prawdopodobnie pruski, no bo przecież mieszkam w dawnych terenach pruskich, no to jakby inaczej. Zobaczcie, ładnie nam się tutaj komponuje ta dwójeczka. Guzik półokrągły, a z drugiej strony ma uszko albo nie ma. Ma, ale... Tak, ma uszko całe, kompletne. Także piękny guziczek. Cieszę się bardzo, że udało mi się go znaleźć. Na dzisiaj kończymy już poszukiwania. Trzeba się zebrać do auta i ruszać do domu. Możesz mi przetestować? Tak jest. Czy się nie otrujesz? Cześć. Siemka. Dobra, wcinaj. Zupa gulaszowa. Z klopsami. Z klopsami. Jak ty miszmasz? Teraz można zobaczyć, jak Hania zainteresowana znajdkami. A mnie to interesuje. O proszę. A co cię interesuje? Biegać z wykrywaczem? Mnie to interesuje, żeby grać, leżeć i się bawić. No. Proste. Zadanie młodzieży. Odpoczywa od szkoły. Smakuje? Smakuje. I jeszcze tortilka. Po poszukiwaniach to wszystko smakuje. Jeszcze tortilka. Mam nadzieję, że dupa wymarzła, to jak ma nie smakować? Sami wiecie, jak to jest, tak. A w międzyczasie próba identyfikacji monety, którą znalazłem. Próbujemy, pomimo to, że moneta jest
słabo czytelna, zidentyfikować i dobrać jakiegoś mistrza z zakonu krzyżackiego, który bił tą monetę. Krzysiek nie jest sam. Jesteśmy tu do pomocy, żeby mu pomóc, zidentyfikować. A przy okazji dziewczyny mają lekcję historii, taką naszą, lokalną, bo opowiadam, w jakim miejscu znalazłem i dlaczego akurat ta moneta tam się znalazła. Mnie to nie interesuje. No i patrz, jak cię nie interesuje, jak ty siedzisz i przeglądasz. Czy bardziej ciekawska jesteś? Ciekawskie jajko. Nie, bo po prostu nie mogę spojrzeć. Bardziej swojego synka Adasia. To nie jest Adaś. A kto to jest? Tam. Adaś. To jest Adaś, to jest akwarelka. A tu jest akwarelka. No. Adaś, to skąd masz tyle dzieci, ja się pytam. No i lekcja historii przerodziła się w lekcję biologii i lekcję PDŻ-u, przystosowania do życia w rodzinie. Nie, no to nie moje dziecko. A tymczasem będziemy dalej podejmować próbę identyfikacji. A będziemy się też z Wami żegnać. Dziękujemy Wam, że nas oglądacie, że jesteście. Zostawcie lajki. Jakiś taktyczny komentarz, subskrypcję, jeżeli nie jesteście subskrybentami naszego kanału. Mnie to nie interesuje. No. A może coś od Ciebie, Hania, widzą, chciałaś powiedzieć jeszcze? Nic mnie nie interesuje. Nie, to nie interesuje. Także do zobaczenia. Do zobaczenia. W odcinku. A to jest Adaś. To nie Adaś. A kto to jest? Jeszcze szukamy imienia. To jest Zosia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.